W poniedziałek 13 marca w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie miało miejsce uroczyste podpisanie międzynarodowej umowy patronackiej pomiędzy szkołą a czeską firmą. Jak może niektórzy pamiętają, w naszej szkole jest już klasa patronacka z firmą MDM NT. Natomiast teraz zrobiliśmy duży krok do przodu i firma Stroirnet Stawmy Strzyńca podjęła rękawice i zaczynamy współpracować międzynarodowo. To wygląda tak międzynarodowo, ale tak naprawdę to jest 14 kilometrów od nas. Także ta odległość, myślę, tutaj nie ma znaczenia. Natomiast faktem jest, klasa patronacka to coś innego. Zajęcia na terenie szkoły, status ucznia, natomiast cała praktyka właśnie będzie na terenie firmy Stroirny. I tam na terenie warsztatów cała piętnastka, bo tyle planujemy, jeśli chodzi o nabór, będzie kształciła się na terenie zakładu. Skąd pomysł właśnie, żeby taką klasę patronacką z tą stroną czeską? Znaczy, to jest taki mój konik, te klasy patronackie. Kiedy zakładałam pierwszą, chciałam zrobić coś innego. Jako że ciągle o tego ucznia walczymy, chcemy, żeby było coś innego. Ten rok akurat, jeśli chodzi o nabory, myślę, że nie będzie zły, ale ja uważam, że nigdy nie należy odpuszczać i zawsze oferować tym młodym ludziom coś innego, coś, gdzie mogliby dotknąć, sprawdzić. I ja myślę, że w takim dużym zakładzie, kiedy oni już dotykają tego przemysłu, to jest zupełnie coś innego niż w klasie, w pracowniach lekcyjnych, tak jak są na terenie szkoły, więc na pewno będzie to dla nich coś fajnego, a później, myślę, możliwość podjęcia pracy, bo to między innymi na tym to polega, że te firmy oferują pracę. Myślę, że to jest wspaniałe, że rozpoczynamy taką współpracę w zakresie klasy patronackiej. Mam nadzieję, że to nie ostatnia klasa patronacka i mamy zainteresowani i o inne zawody niż tylko elektryk. No i współpraca z panią dyrektor i zespołem szkół technicznych jest bardzo dobra, na bardzo dobrym poziomie i mamy z tego wszyscy, myślę, że wszyscy dobre wrażenie. No właśnie, to jak to będzie wyglądało po waszej stronie? Co jest waszym zadaniem? Po pierwsze to praktyki, te zajęcia praktyczne będą przebiegać u nas na warsztatach. Nasza będzie takie to doświadczenie i wiedza praktyczna będzie z naszej strony tą dewizą, która myślę będzie stanowiła niemałą wartość tego nauczenia. Jesteśmy otwarci i mamy duże zapotrzebowanie po fachowcach. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.